Hej, witajcie drodzy widzowie, Arychu 265, zapraszam was na spotkanie, oczywiście w ramach turnieju Ragi Santander, nowym początku Real Madrid, oczywiście, jak co? Wtorek czy... Środę słyszymy się ponownie w turnieju... La Ligi Real Madrid, nowy początek. Także zaczynamy spotkanie w ramach właśnie tego i zaczynamy Real Madrid kontra USK bez zbędnego przedłużenia. Przejdźmy sobie do spotkania dzisiejszego Real Madrid USK. Lecimy. Dobra, nie jedziemy z tym składem. Dobra, ja się pobawię teraz. Pozwólcie, że wezmę jednak i się. Aj. Nie, dobra. Zaczynamy, nie chcę się bawić jednak. Benzema na ustach wszystkich. Na początku sezonu trafia do siatki raz po raz. Za chwilę transmisja. Estadio Santiago Bernabeu, legendarny stadion madryckiego Realu. Tu się znajdujemy. Witamy Państwa jak najserdeczniej. Ja nazywam się Dariusz Szpakowski i skomentuję dla Państwa dzisiejszy mecz w towarzystwie Jacka Laskowskiego. Mam nadzieję, że są Państwo gotowi na kolejne emocje dla Liga Santander. Real Madrid zmierzy się z Westą. Zobaczymy, Darku, co dziś zaprezentują nam obaj szkoleniowcy. Czy mają w zanadrzu jakieś niespodzianki, czy też skupią się na swych najważniejszych atutach? Kibice oczekują dobrego widowiska. Moim zdaniem mają rację. Oby się nie zawiedli. W następującym składzie to 3-4-3 z ofensywną linią pomocy, czyli trener wytoczył ciężkie działanie. 4-3-3, moi drodzy, a nie 4-3-4-3. Na to, że sześciu zawodników dostało licencję na nieskrępowaną grę ofensywną. Szczególne zagrożenie upatruje w środkowym pomocniku, który może nagle wbiec w głębi ja zobacz, 3-4-3. Zagra Westa. Drużyna zagra ofensywnym wariantem systemu 4-5-1, więc chyba nie będzie problemu z rozgrywaniem piłki. Bardzo popularne ustawienie, które pozwala zdobyć przewagę w środku pola. Pomocnicy aktywnie włączają się do akcji i pomagają napastnikowi. Zobaczymy, czy to wsparcie będzie dziś wystarczające. Dobra. Real Madrid znany jest pod kilkoma przydomkami. Nie wszystkie oczywiście są używane z równą częstotliwością. Los Blancos i Los Galacticos znacznie przewyższają popularnością Los Merengues czy Los Vikingos. Co ciekawe, przydomek królewscy nie funkcjonuje ani w nazewnictwie hiszpańskim, ani w uniwersalnym angielskim. Real nazywany jest tak bodaj tylko w Polsce. Królewscy rozpoczęli pierwszą połowę tego spotkania. Może coś z tego będzie? No! Kto przejmie tę piłkę? Chyba se jaja robi ta w tym momencie. Ha. Karim Benzema ma talent wystarczający do udźwignięcia w razie konieczności. Ale debiut obrońców no ma niepowtarzalną szansę. Jest! I mamy pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Ależ piękne wejście w mecz. Oby tak dalej.
powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu. Efektywne i efektowne. Sprytnie. No. Obrońcy po prostu nie mógł zmarnować takiej sytuacji. Świetna indywidualna akcja i doskonałe wykończenie. Bramkarz bez szans. Jeden do zera. Czy będzie więcej bramek w tym spotkaniu? Zobaczymy. Tracą piłkę. Nie potrzebuję, ale klikałem A. Nie będzie kontynuacji tego ataku. Piłka poza boiskiem. Grę wznowi nam za chwilę bramkarz. Przejęcie. Rywal traci piłkę. Mikel Rico. Rafa Mir. I mamy stratę. Ładnie po skrzydle. Oj, nie było to za mądre. Nie dawali rywalom spokoju i zmusili ich do błędu. Łatwa strata. Siedź. Rafa Mir. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Ja nie będę tu się wysilał z przekleństwem. No, no i co? I co, kozaku? Dobrze, utrzymują się przy piłce. Konstruują atak pozycyjny. Przydałaby się... Poznał kozak, cukciem w przynym hazie. Potem jest piłką kolejne metry. Piłka oddana rywalom. Przykozaczył i proszę bardzo. A. Toni Kroos. Fuck. Fake shit. Chcą kozaczyć? No to zaraz patrz. Zaraz ten. Będzie kozaczył i zaraz straci. Mówiłem, że będzie kozaczył. I straci piłkę. Pyk, dobra, moment. Cross. Modric. Real ma dziś dość niewiele kontaktu z piłką. Ale cóż z tego, skoro to dobrze się pokazał. Karim Benzema! Dzięki temu trafieniu Real Madrid prowadzi już 2 golami. Trudno będzie mu zagrozić. Powtórka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą. Piękna, indywidualna akcja. Wykorzystał błąd obrońcy, urwał się mu i wykorzystał sytuację. Fantastyczny pokaz umiejętności, witalne dokończenie. Realizator pokazuje reakcję trenera. Jest wyraźnie dumny z postawy swojej drużyny w tym meczu. Doczekaliśmy się drugiej bramki w meczu. Jest 2 do 0. Teraz atakuje. Niesamowicie to zrobił, spójrzmy. Tak, tak, proszę Państwa, jest gol. Ależ on się teraz cieszy. I oto mamy powtórkę. Naprawdę koncertowo obrał obrońcę. Zbudowanie akcji to jedno, druga sprawa to wykończenie. Brawa za skuteczne zastawienie się i precyzyjny strzał. Chociaż nie dobiegła końca jeszcze pierwsza połowa, mecz staje się jednostronny. Nie dają rywalowi żadnych szans. Dobre przejęcie podania w środku pola. Królewscy wyprowadzają atak. Udało się, czy będzie gol? Gol dla Realu Madryt.
bramce. Wyraźnie widać, jak sprawnie uporał się z obrońcą. Sprytnie wywiódł go w pole. Obrona popełniła błąd, który skwapliwie wykorzystał. Co tu dużo mówić, świetna indywidualna akcja. Pokazał pełnię swoich możliwości i nie dał żadnych szans bramkarzowi. Trener już pewnie myśli nad cierpkimi słowami, którymi zruga swoich podopiecznych po zejściu do szatni. 4-0, skomentuje to krótko. Jeden zespół gra, drugi niemal stoi na boisku. Rafa Mir. Ładnie rozwija się ta akcja. Prowadzenie 4-0. Jedno z... Duro, wchodzisz. Tych, co są... Blisko. Modry idzie, dobra. Całkowicie zdominowali pierwszą połowę i wystarczy, że w drugiej utrzymają korzystny rezultat. I stracili piłkę. Zostawił za sobą trochę boiska. Taka gra obrony to gra na alibi. Nie trafił, ależ mało brakowało. Niepotrzebnie postawił na siłę. Był sam na sam z bramkarzem. Można to było wykończyć technicznie. Rafa Mir. Ależ przeczytał to jak profesor. Będą zmiany. Zobaczymy, czy trener zmieni też taktykę. Wypoczęty zawodnik na pewno pomoże drużynie. Prostopadłe podanie, będzie groźnie. Przecież wychodził sam na sam. Czy będzie czerwona kartka? Jest. I sędzia pokazuje obrońcy czerwoną kartkę. Tego należało się spodziewać. Ostatni obrońca musi grać ostrożnie. Zupełnie nieudany ślizg. Niebezpieczne to było. Niebezpiecznie po tym rzucie wolnym, ale bramkarz chwycił piłkę. Oddali piłkę. Nie wyszło, dobra, bo chciałem co innego rozegrać, ale nie wypykło. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Pięknie odebrał we wspaniałym stylu. Przed nami końcowe 30 minut. Real traci teraz piłkę. Będzie zmiana, trener chce dać szansę innym zawodnikom. Przy linii bocznej trwają już... Był naprawdę blisko... Gdzie spalonego to masz? Błąd FIFA. Niestety chyba będzie spalony, chociaż minimalny. To będzie podwójna zmiana. Idzie z piłką do przodu. Oszukał obrońcę. I teraz bardzo ważny przechwyt. Asensio. Ale świetna szansa teraz. Skuteczna obrona bramkarza. Piłka nadal trzy. Gol! Ależ czysto trafił tę piłkę z voleja. No, wspaniały strzał. Brawo, brawo, brawo. Patrzymy raz jeszcze na tę powtórkę, zastanawiając się, czy bramkarz mógł zrobić coś lepiej. Moim zdaniem na pewno. Wszyscy trenerzy świata uczą, żeby wybijać piłkę poza zasięg rywali. Tutaj trafiła wprost pod nogi przeciwnika, który skwapliwie to wykorzystał.
zgodzą się Państwo, że jest to bardzo jednostronne spotkanie. Jeszcze 20 minut tego meczu przed nami. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Szliśmy po 6 gola, no. Trener postanowił wprowadzić do gry graczy rezerwowych. Na ławce od razu zrobiło się wrażenie. I co mu to da, jak grabie w dziesiątkę? Przyjęte podanie Tony'ego Crossa. Real Madrid oddaje piłkę. Rafa Mir. No i strata piłki. Dobrze się pokazał. Gdzie offside? Za wcześnie ruszył do podania. Spalony. Ty masz offside. No, pokaż. Pokazuj. Jestem ciekawy. Błąd FIFA. Jak obrońca jest tutaj, to gdzie jest spalony? Ja się pytam. VAR by się przydał w FIFA. Naprawdę. Naprawdę w FIFA teraz, jeżeli mnie słuchają twórcy FIFA, zróbcie VAR. Bo to jest naprawdę taki rażący błąd, że... Sergio Ramos przyjmuje tym razem bez faulu. EA Sport, jeżeli mnie słyszycie, oglądacie, to ja proszę o VAR. Proszę o VAR do FIFA, po pierwsze. Po drugie, zlikwidujcie te błędy spalone, których nie ma spalonych. Niech hiszpańscy sędziowie tego, kurna, sędziują porządnie. Dobrze rozwija się ta akcja. Strata i przy piłce rywale. Będzie okazja do kontry. Spalony trochę. Gdzie? Znowu. Gdzie znowu? Pokaż mi, gdzie znowu. No. Fajnie, fajnie spalony, fajnie. Jak on jest przed linią spalonego. No sam bramkarz tam stał. No kurna. Od kiedy sam bramkarz wyznacza linię spalonego? Błędy FIFA, jak kocham, naprawdę VAR tu się by przydał w FIFA. No dajcie VAR do FIFA, będzie ciekawie. No i proszę, udało się odebrać piłkę. No i tu nie ma spalonego już. Won? Dobrze, ucieka obrońcą. Nie może tego zepsuć. Ta tym razem gra w przewadze przyniosła wymierne korzyści. Kiedy ma się więcej zawodników na boisku, to gra się rzecz jasna łatwiej, ale nie zawsze oznacza to bramki. I się udało. Różnica klasy. Pojedynek dość mocno jednostronny. Teraz jeszcze ta bramka w doliczonym czasie. Sytuacja dla pokonanej drużyny dość przykra. To już jest takie dobicie rannego. Trenerowi już chyba brakuje słów na dzisiejszą grę zespołu. Szykuje się niezła bura w szatni. Dziękuję za uwagę. To wszystko na dziś. Jeżeli Wam się podobało, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, zostawić łapki w górę, komentarz pod filmem. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. Łap. Do jutra. Jutro usłyszymy się w tym innym. Do jutra. Trzymajcie się. Cześć. Pa.